Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy! Co to są psychodeliki? Psychodeliki, nazwa pochodzi od greckiego słowa psyche, dusza i delos, ujawnić. Jest to grupa substancji psychoaktywnych wywołujących zmiany percepcji, sposobu myślenia i odczuwania emocji. Psychodeliki, inaczej halucynogeny serotoninergiczne, uważane są za substancje bezpieczne fizjologicznie, nie wywołujące uzależnienia i nałogu, mające wiele korzystnych własności w zastosowaniach medycznych. Psychodeliki mogą wywierać pozytywny wpływ na osobowość, ale zażywane w niekontrolowanych warunkach mogą prowadzić do negatywnych skutków psychicznych i ryzykownych zachowań. Efekty wywierane przez psychodeliki w dużym stopniu zależą od set, czyli oczekiwania, oraz setting rozumianego jako otoczenie. Tak więc czynniki niefarmakologiczne odgrywają ważną rolę w ich efektach. Psychodeliki znane były już od czasów neolitu, o czym świadczą freski naskalne odnalezione w Meksyku oraz w górach Algerii. Substancje psychodeliczne znajdują się w różnych roślinach znanych od dawna. Przykładem takiej rośliny jest napój sporządzany z rodziny krzewu, z krzewu rodziny marzanowatych, który nazywa się ayahuasca, czyli liana duszy, i stosowany jest przez Indian Amazonii w celach religijnych i leczniczych. Zawiera on dodatkowo dwie substancje, harmalinę i harminę, które umożliwiają głównemu składnikowi ayahuasca, czyli dimetylotryptaminie, dotarcie do mózgu, ponieważ obie dodatkowe substancje są inhibitorami monoaminoksydazy hamującymi rozkład dimetylotryptaminy w wątrobie. Aktywność dimetylotryptaminy jest krótka, po przyjęciu jej drogą wziewną trwa do godziny, ale pojawiają się omamy wzrokowe i słuchowe, wizje podróżowania w kosmosie, zaburzenia odczuwania i upływu czasu. Co ciekawe, dimetylotryptamina występuje też u zwierząt kręgowych i człowieka w gruczole dokrewnym szyszynce i jej zwiększone wydzielanie może być wywołane silnym stresem. Kolejną ciekawą substancją pochodzenia roślinnego jest bufotenina, czyli 5-hydroksydimetylotryptamina, a więc pochodna tryptaminy, która występuje w muchomorach, a także w gruczołach ropuch z rodzaju bufo. Bufotenina wywołuje bardzo silne zaburzenia psychiki, napady lęku, paniki, bezsenność i niepokoju ruchowego. Towarzyszą jej również różne zaburzenia ze strony narządów obwodowych. Najbardziej może znana jest psylocybina, która występuje naturalnie w grzybach, tak zwanych grzybach psylocybinowych. I obok LSD jest najbardziej popularnym i najczęściej używanym psychodelikiem. Historia zażywania grzybów psylocybinowych sięga 4000 lat. Zażycie psylocybiny powoduje głębokie doznania psychodeliczne, zmieniające świadomość, mistyczne, medytacyjne, często także religijne. W większości krajów znajduje się niestety na liście nielegalnych środków psychoaktywnych. Bardzo ciekawe są efekty wizualne po zażyciu psylocybiny. Polegają one na widzeniu kolorowych, geometrycznych wzorów, tak zwanych fraktali. Kolejną ciekawą substancją psychodeliczną jest meskalina, która znana była od ponad 5700 lat temu. Występuje ona w kaktusach peyotl i San Pedro, występujących w Meksyku. W formie ekstraktu z peyotlu była i nadal jest używana podczas obrzędów religijnych przez Indian zamieszkujących Meksyk i południe Stanów Zjednoczonych. Jest silnym enteogenem, czyli związkiem, który indukuje mistyczne i duchowe doświadczenia. Wysokie dawki meskaliny wywołują silne zmiany percepcyjne i wyraźne efekty wizualne. Wielu artystów tworzyło swoje dzieła pod wpływem meskaliny, między innymi Stanisław Witkiewicz. Alkaloidy z poryżu zawierają związek LSA, czyli amid kwasu lizergowego. Występuje on naturalnie w nasionach powojników oraz z poryżu,
grzybie atakującym zboża w tak zwanej buławince czerwonej. Wywołuje ona bardzo niebezpieczne choroby zbóż i traw. Spożycie nasion tego alkaloidu wywołuje objawy psychotyczne, omamy wzrokowe, zaburzenia zmysłów, tak zwane synestezje i bardzo silne zatrucia. I dochodzimy tutaj do pierwszej substancji syntetycznej. Jej odkrycie i synteza wykonana została przez szwajcarskiego chemika Alberta Hoffmana w roku 1943. LSD jest bardzo łatwo przyswajalny przez układ pokarmowy i jego działanie utrzymuje się bardzo długo. Powoduje zmiany percepcji polegające na zniekształcaniu dźwięków, wywołuje halucynacje wzrokowe, słuchowe oraz węchowe. Osoba stosująca LSD często odczuwa bardzo nieprzyjemne objawy, tak zwane bad trip, w których to przywoływane są bardzo groźne treści. Towarzyszyć im mogą także omamy paranoidalne. Co ciekawe, po zakończeniu przyjmowania LSD często pojawiają się nawroty tych nieprzyjemnych objawów w postaci tak zwanych flashbacków, które mogą ujawniać się nawet po bardzo długim okresie czasu. LSD wykazuje swoją aktywność, jak już wspomniałam, przez długi okres czasu, do nawet 24 godzin, i działa w bardzo niskich dawkach, w dawkach poniżej 1 mg. W latach 40. i 50. LSD stosowano w leczeniu uzależnienia od alkoholu oraz lęku. Potem LSD stało się popularne wśród hippisów. Stosowano go do celów pozamedycznych, a bunt hippisów przeciwko wojnie w Wietnamie spowodował, że wszystkie te substancje zostały zakwalifikowane na listę substancji kontrolowanych do bardzo restrykcyjnej kategorii i w tej chwili są niedostępne. W związku z tym, że LSD stało się niedostępne, oczywiście próbowano różnych innych substancji, które by mogło LSD zastąpić. I taką substancją, która pojawiła się wkrótce wśród użytkowników pozamedycznego stosowania psychodelików, były związki tak zwane fly, o strukturze przypominającej muchę i sprzedawane w postaci kartoników, podobnie jak LSD. Jednak najbardziej toksyczną substancją, którą stworzono, syntetyzowano, to była substancja zwana Bromo Dragonfly. Sprzedawana była właśnie również w postaci kartoników i wywoływała bardzo niebezpieczne objawy toksyczne. Wpływając na naczynia krwionośne, powodowała martwice palców, dłoni i stóp w wyniku skurczu naczyń obwodowych. W latach 2000 pojawiły się z kolei inne substancje, które sprzedawano jako komercyjne LSD, syntetyzowane przez niemieckiego chemika Ralfa Heima. Też sprzedawano je w postaci bloterów nasączonych płynem tych substancji. Są to tak zwane N-bomby, które wywołują bardzo intensywne omamy wzrokowe, wzmacniają doznania zmysłowe, zwłaszcza muzyczne, poprawiają nastrój, wywołują wzrost aktywności psychicznej oraz uczuć miłości i empatii. Niemniej jednak są bardzo toksyczne i obserwowano wiele zatruć letalnych po zażyciu N-bombów. Oczywiście próbowano także stworzyć różne zamienniki innej grupy związków psychodelicznych, tryptamin, i tutaj pojawiły się na rynku takie substancje jak metocyna czy 5-metoksydip, które często znajdowały się, były dodawane do tabletek ekstazy.
rynek nielegalnej sprzedaży substancji psychoaktywnych jest kontrolowany oczywiście, ale w dalszym ciągu istnieje bardzo duża produkcja tych substancji, które sprzedawane są w internecie. Psychodeliki stanowią znaczny procent tych substancji rozprowadzanych za pomocą internetu, co pojawia się co roku w raportach narkotykowych na podstawie danych uzyskanych z unijnego systemu wczesnego ostrzegania. Jak dzielimy psychodeliki? Psychodeliki można podzielić na proste tryptaminy i fenyloetyloaminy. Jest to podział oparty na strukturze chemicznej. Wśród tryptamin wyróżniamy tryptaminy proste, takie jak na przykład dimetylotryptamina, psylocybina, czy jej metabolit psylocyna, LSD o sztywnej strukturze chemicznej oraz fenyloetyloaminy, których przedstawicielem jest meskalina. Tryptaminy zawierają w swojej strukturze łańcuch indolowy, pierścień indolowy, w związku z tym przypominają one swoją strukturą chemiczną naturalnie występujący neuroprzekaźnik w mózgu, serotoninę. Natomiast meskalina przypomina swoją strukturę chemiczną katecholaminy, takie jak noradrenalina i dopamina, a również neuroprzekaźniki występujące w ośrodkowym układzie nerwowym. Tryptaminy są związkami, które wiążą się z receptorami serotoninowymi w sposób nieselektywny, ponieważ wykazują wysoką aktywność w stosunku do receptorów 5-HTI, podgrupy 5-HT1, ale także podgrupy 5-HT2. Wiążą się także z innymi typami receptorów typu 5, 6, 7, podobnie zresztą jak LSD. Psylocybina i psylocyna wykazują ponadto wysokie powinowactwo do receptorów dopaminowych, histaminowych, a także są substratem dla transportera serotoniny SERT. Z kolei LSD jest odwrotnym agonistą receptorów dopaminowych 1, 2, 3 i pełnym agonistą receptorów dopaminowych D4. Najbardziej selektywna jest meskalina, która posiada największe, najsilniejsze powinowactwo do receptorów serotoninowych 5-HT2A oraz C i do receptorów serotoninowych 5-HT1. Poza tym wiąże także się z receptorami alfa-2 adrenergicznymi. Działanie psychodelików w układzie nerwowym polega na, zarówno fenyloetyloamin, jak i tryptamin, polega głównie na aktywacji receptorów serotoninowych, zwłaszcza 5-HT2A, które występują na komórkach piramidowych kory i ich aktywacja poprzez receptor 5-HT2A powoduje efekt psychodeliczny, czyli wywołuje halucynacje, zmiany sposobu myślenia, percepcji, nastroju i wzrost uwalniania neuroprzekaźników, takich jak glutaminian, dopamina, serotonina i acetylocholina. Już od początku lat 70. próbowano znaleźć jakieś zastosowania medyczne dla psychodelików i do momentu wyjścia ustawy o substancjach kontrolowanych psychiatrzy próbowali stosować psychodeliki w terapii uzależnień, zwłaszcza od alkoholu. Próbowano leczyć zaburzenia związane z lękiem, depresją, schizofrenią lub autyzmem. Po delegalizacji substancji psychodelicznych wznowiono badania dopiero po roku 1990 i zaczęto je stosować klinicznie w terapii depresji i lęku związanych z chorobami zagrażającymi życiu. Najczęściej stosowano psylocybinem, ale także LSD i ayahuaskę. Uzyskiwano bardzo dobre efekty przeciwlękowe i przeciwdepresyjne, trwające bardzo długo, nawet do pół roku. Obecnie wykonuje się badania kliniczne z zastosowaniem
dimetylotryptaminy oraz psylocybiny w leczeniu depresji, zwłaszcza lekoopornej depresji. I pojawiło się w latach 2000 kilkanaście publikacji, przykłady przytaczam, w których uzyskiwano poprawę nastroju oraz zapobieganie rozwoju, zmniejszanie objawów depresji po przyjęciu jednej lub dwóch dawek tych substancji, a poprawa trwała nawet do pół roku. W czasie tych badań klinicznych rejestrowano również przy pomocy neuroobrazowania aktywność różnych części mózgu. Stwierdzono wpływ substancji psychodelicznych na aktywność sieci stanu spoczynkowego, a także różne części układu limbicznego, jak hipokamp, amygdala czy kora przedczołowa. Te badania nad zastosowaniem psychodelików w leczeniu, w terapii depresji oparto na hipotezie wysuniętej przez Dumana, który stwierdził, że depresja związana jest ze zmianą ciągłości strukturalnej sieci nerwowych, zmniejszeniem ilości synaps, a kluczowym czynnikiem ryzyka jest stres, który wywołuje niekorzystne efekty na synaptogenezę. Ponieważ za synaptogenezę odpowiadają szlaki czynnika troficznego pochodzenia mózgowego BDNF oraz wraz z jego receptorem oraz kinaza mTOR, w związku z tym stwierdzono, że rzeczywiście pobudzenie tego szlaku ma wpływ na hamowanie objawów depresji i ma wpływ korzystny na synaptogenezę. Takie obserwacje pojawiły się ostatnio w kilku publikacjach, w których stwierdzono, że psychodeliki wpływają korzystnie na synaptogenezę i jest to taki neurochemiczny mechanizm ich działania, możliwego działania przeciwdepresyjnego. Z innych zastosowań klinicznych psychodelików, jak już wspomniałam, jest stosowanie LSD w leczeniu uzależnienia od alkoholu, także psylocybiny. To są badania z lat 2000, a więc całkiem współczesne. Również próbuje się leczyć uzależnienie od nikotyny za pomocą psylocybiny. Ciekawym zastosowaniem psychodelików są również schorzenia, tak zwane klasterowe bóle głowy. Jest to jeden z najbardziej bolesnych syndromów bólowych, który charakteryzuje się tym, że obejmuje jedną lub tę samą stronę głowy lub okolice oczu. Ataki pojawiają się nagle, zwykle o podobnej porze dnia i podobnej porze roku. I niestety terapia sumatryptanem lub paracetamolem jest niewystarczająca. Okazało się, że zarówno LSD, jak i psylocybina hamowały klasterowe bóle głowy, przy czym w związku z tym, że taki efekt wywołał również pozbawiony aktywności psychoaktywnej BOL, pochodne LSD, w związku z tym nie wiąże się efektu korzystnego psychodelików z ich wpływem na receptor serotoninowy 5-HT2A i nie wiąże się tego z działaniem psychoaktywnym. Postawiono hipotezę, że być może psychodeliki mogą być stosowane również w chorobie Alzheimera, z tego względu, że mogłyby, wpływając na synaptogenezę, pozytywnie wpływać na odtwarzanie sieci neuronalnych. Oparto tą hipotezę na obserwacji, że w chorobie Alzheimera obserwuje się spadek gęstości receptorów 5-HT2A w obszarach korowych i w hipokampie, a więc w tych strukturach, w których obserwuje się
które związane są z deficytem pamięci i w których największe działanie wywierają psychodeliki. Ponadto drugim aspektem, który mógłby tutaj podlegać działaniu psychodelików, jest też ich hamujący wpływ na reakcje zapalne. Reakcja zapalna towarzyszy oczywiście zmianom neurodegeneracyjnym w chorobie Alzheimera, powoduje zaburzenie funkcji mitochondriów i oczywiście produkcji energii w postaci ATP. Obecnie pojawiło się oczywiście mnóstwo różnych syntez, związków i pojawiają się badania podstawowe, w których opisywane są własności, toksyczność, mechanizm działania nowych substancji syntetycznych, psychodelicznych. Mój zespół przez ostatnie lata zajmował się badaniem własności i toksyczności związków N-bomów. Jak już wspomniałam wcześniej, N-bomy należą do pochodnych fenyloetyloaminy i przez przyłączenie do grupy azotowej, do grupy aminowej, do azotu, grupy aminowej podstawnika metoksybenzylowej uzyskano stosunkowo słabo aktywnych związków 2C, fenyloetyloamin 2C, uzyskano bardzo aktywne substancje, które różnią się, jest ich wiele, różnią się podstawnikiem halogenowym. Może to być jod, może to być brom, mogą to być także jeszcze inne podstawniki. Ciekawą cechą tych związków jest to, że działają one bardzo silnie na podtypy receptorów 5HT2A i 2C w stężeniach nawet niższych niż LSD. I jest to działanie wyraźnie silniejsze w stosunku do innego typu receptora serotoninowego, receptora 5HT1A. Związki te wykazują także selektywność w stosunku do innych typów receptorów, takich jak receptory dopaminowe czy adrenergiczne, co odróżnia je od LSD. Ze względu na ich wysoką aktywność w wiązaniu do receptorów serotoninowych, zwłaszcza typu 5HT2, a znaczną toksyczność, stosuje się pochodne tych związków jako znaczniki w tomografii komputerowej. Jak już wspomniałam kolejny raz, N-bomy są substancjami, które w niskich dawkach wykazują wiele nieprzyjemnych objawów, takich jak halucynacje, niepokój, wywołują syndrom serotoninowy, powodują padaczkę, wywołują strach, panikę i cały szereg objawów ze strony narządów obwodowych. Wykazano ich dużą toksyczność in vitro na liniach komórkowych. My również zajęliśmy się zbadaniem ich toksyczności. Ale w pierwszej kolejności chcieliśmy się dowiedzieć, jak te substancje działają na neuroprzekaźnictwo mózgowe, ponieważ w momencie, kiedy zaczynaliśmy te badania, nic na ten temat nie było wiadomo. Do badania neuroprzekaźnictwa mózgowego zastosowaliśmy bardzo wymagającą, ale niezwykle czułą metodę mikrodializy mózgu, która pozwala na monitorowanie stężenia substancji neuroprzekaźnikowej, ale także substancji egzogennych w tkance nerwowej przyżyciowo, czyli na zwierzęciu in vivo. Polega to na umieszczeniu w odpowiedniej strukturze mózgu, w warunkach oczywiście anestezji, umieszczenie kaniuli dializacyjnej, którą następnie podłącza się do pompy perfuzyjnej, wtłaczającej ze stałą prędkością sztuczny płyn mózgowo-rdzeniowy i w mózgu dochodzi do, dzięki temu, że kaniula zbudowana jest z błony półprzepuszczalnej, dochodzi do wymiany zawartości kaniuli z otaczającym płynem,
a zbierane frakcje są następnie analizowane pod kątem stężenia różnych substancji neuroprzekaźnikowych za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją elektrochemiczną. W wykonanych przez nas badaniach stwierdziliśmy, że jedna z pochodnych takiego związku NBOM, podstawiona jodem, powoduje wzrost uwalniania dopaminy, serotoniny oraz glutaminianu w korze czołowej w różnych dawkach. Co charakterystyczne dla tych substancji, to, że efekt nie jest liniowy, tylko przybiera formę odwróconej litery U w przypadku dopaminy i serotoniny i litery U w przypadku glutaminianu. Ma to związek z tym, że substancje te w niskich stężeniach działają głównie poprzez pobudzający receptor serotoninowy 5-HT2A, natomiast w wyższych stężeniach aktywują być może receptor 5-HT1A, który jest receptorem hamującym, bądź w wyższych stężeniach angażują również neuroprzekaźnictwo GABAergiczne, które w sposób hamujący wpływa na komórki piramidowe i hamuje uwalnianie glutaminianu, a glutaminian w sposób pośredni wpływa na pozostałe struktury mózgu, które uwalniają również dopaminę czy serotoninę. Gdy substancje te zostały podane chronicznie przez 7 dni, okazało się, że pomiar neuroprzekaźników po 7 dniach podlegał tolerancji. Uzyskaliśmy obniżenie stężenia neuroprzekaźników po dawce wielokrotnej w stosunku do dawek jednorazowych. Sugeruje to pojawienie się tolerancji receptora 5-HT2A pobudzanego wielokrotnie przez NBOM-y. Badaliśmy również zachowanie zwierząt i tu najbardziej interesowało nas, czy te substancje wywołują działanie halucynogenne. Oczywiście bardzo trudno jest obserwować działanie halucynogenne u zwierząt. Niemniej jednak są obserwacje, że taki syndrom otrzepywania mokrego psa, po angielsku wet dog shakes, jest odpowiednikiem efektu halucynogennego u ludzi i jest wynikiem aktywności receptora 5-HT2A i C. W naszych badaniach stwierdziliśmy, że rzeczywiście NBOM-y wywołują aktywność halucynogenną mierzoną otrzepywaniem głowy i tułowia. I co ciekawe, podobnie jak w przypadku obserwacji poziomu neuroprzekaźnictwa, tutaj także zaobserwowaliśmy, że zwiększenie dawki spowodowało niższy efekt halucynogenny w stosunku do dawek niższych. Świadczyłoby to o aktywowaniu w wyższych dawkach bądź neuroprzekaźnictwa GABAergicznego, bądź hamujących receptorów 5-HT1, serotoninowych 5-HT1A. I kolejną ciekawą obserwacją było również to, że w dawce, w której obserwowaliśmy obniżenie częstości otrzepywania głową, obserwowaliśmy również spadek uwalniania glutaminianu w korze czołowej. Jest to w pewien sposób pośredni dowód na to, że efekt pobudzenia receptora 5-HT2A poza tym, że wywołuje efekt behawioralny, również ma związek z uwalnianiem glutaminianu. I substancja ta podana wielokrotnie przez 7 dni również wywoływała w teście otrzepywania głową pojawienie się tolerancji, czyli przez pierwsze 2 dni obserwowaliśmy to zjawisko otrzepywania głową, w kolejnych dniach zanikało ono. Dla innej pochodnej zrobiliśmy porównanie
jak w takim razie ten efekt behawioralny jest, czy ten efekt behawioralny ma jakieś, ma porównywalną siłę z typowym związkiem halucynogennym, takim jak LSD. Okazało się, że jest to efekt znacznie nasilony ze strony pochodnych NBOM-ów w stosunku LSD. Efekt LSD był porównywalny do wyższych dawek NBOM-ów, czyli tych dawek, które aktywują również przekaźnictwo GABAergiczne bądź receptor 5-HT1A. Badaliśmy również wpływ NBOM-ów na aktywność motoryczną i funkcje kognitywne u gryzoni. Aktywność lokomotoryczna badana była w teście wolnego pola. Test ten polega na tym, że zwierzę umieszczane jest w centralnym punkcie planszy i w krótkim okresie czasu, na przykład w ciągu 5 minut, dokonuje się ilości przejść zwierzęcia pomiędzy sektorami, jak również czas przejścia. Natomiast pamięć krótkotrwałą zwierząt badaliśmy w teście rozpoznania nowego obiektu, w którym zwierzę umieszczane jest na planszy i ma kontakt z dwoma jednakowymi obiektami. Zwierzę przez krótki okres czasu ma możliwość obłąkiwania tych obiektów, następnie jest wycofywane i w kolejnej próbie umieszczane z powrotem na planszy, ale jeden z obiektów jest zamieniany na inny. I teraz jeśli zwierzę interesuje się bardziej nowym obiektem, to znaczy, że zachowuje się w sposób prawidłowy i obwąchuje dłużej i intensywniej nowy obiekt. Natomiast przy zaburzeniu pamięci krótkotrwałej, niestety ten obiekt nie stanowi dla niego nowości. I cóż się stało pod wpływem psychodelików? Otóż podanie jednorazowe jednego z tych związków w małej dawce nie wpłynęło na ich ruchliwość, jednakże podawany związek wielokrotnie przez 7 dni u zwierząt wywoływał zahamowanie pewnych elementów aktywności lokomotorycznej. Zaburzał również pamięć roboczą po podaniu tego związku w 7 dawkach. Zbadaliśmy również, czy substancje te wpływają na poziom lęku. W teście jasnego ciemnego pudełka polega on na tym, że obserwowany jest czas przebywania zwierzęcia w strefie ciemnej i w strefie jasnej. Także mierzona jest ilość przejść pomiędzy strefami i oczywiście różnice w przebywaniu w jednej lub drugiej strefie mogą sugerować działanie prolękowe lub przeciwlękowe. I substancja podana jednorazowo, jak również wielokrotnie, w sposób znacznie przedłużała przebywanie zwierząt w ciemnej strefie pudełka. Wpływała również w stosunku do strefy jasnej, przy czym nie obserwowaliśmy specjalnie różnicy pomiędzy podaniem jednorazowym i wielokrotnym. Wpływa również na zachowania zwierząt, na ich szybkość poruszania się, jak również aktywność stereotypową. Oczywiście ważne jest określenie, czy psychodeliki, jeśli myślimy o nich pod kątem zastosowań medycznych, będą wykazywały jakiś potencjał uzależniający. Co może świadczyć o ich potencjale uzależniającym? Otóż w
wiemy, że w uzależnieniach ważną rolę odgrywa układ nagrody. W związku z tym w modelach zwierzęcych staramy się odpowiedzieć na pytanie, co się dzieje z neuroprzekaźnictwem dopaminergicznym w strukturze, która jest częścią układu nagrody, mianowicie w jądrze półleżącym przegrody, czyli w nucleus accumbens. I okazało się, że wielokrotne podanie, ale również jednorazowe podanie jednego z tych związków w bardzo niskiej dawce bardzo efektywnie zwiększało poziom dopaminy w nucleus accumbens, czyli w jądrze półleżącym przegrody. Podobnie zresztą jak i w innych częściach dopaminergicznych struktur, takim jak w prążkowiu, no i w korze czołowej. Inni badacze stwierdzili, że inna pochodna NBOM była aktywna w teście samopodawania u szczurów. Oczywiście to działanie było słabsze niż samopodawanie wywoływane przez metamfetaminę. Ale pewne elementy biochemiczne sugerują, że układ nagrody jest tutaj zaangażowany w działanie NBOM-ów, dlatego że obserwowano spadek, podobnie jak w przypadku metamfetaminy, gęstości receptorów D2 oraz spadek gęstości transportera dopaminowego. Ma to znaczenie dla neuroprzekaźnictwa, ponieważ pobudzenie receptora D2, który znajduje się presynaptycznie na zakończeniach neuronów dopaminowych oraz transportera, który tam również występuje, gdy są zahamowane funkcje tych dwóch białek, wówczas obserwuje się zwiększone stężenie dopaminy w przestrzeni synaptycznej, co jest neurobiologicznym podłożem działania uzależniającego. I kolejną ważną sprawą było określenie toksyczności, a właściwie neurotoksyczności tych substancji. My zajęliśmy się wpływem psychodelików na możliwe uszkodzenie materiału genetycznego i wykonaliśmy test kometkowy, w którym rejestruje się oksydacyjne uszkodzenie kwasu dezoksyrybonukleinowego. Test ten polega na tym, że frakcję jądrową odpowiednio przygotowaną nanosi się na szkiełka, które się poddaje elektroforezie i w rozwinięciu elektroforotycznym pojawiają się takie nieregularne ogony za cząsteczką DNA. Świadczy to o fragmentacji nici DNA, które tworzą taki właśnie ogon, który można mierzyć pod mikroskopem i ilościowo określić stan uszkodzenia DNA. Otóż uzyskaliśmy tutaj bardzo ciekawe wyniki, bo w preparacie skory czołowej szczura związek NBOM w dawce jednorazowej, ale też w dawce wielokrotnej powodował pojawienie się dużej ilości jąder uszkodzonych, z uszkodzonym DNA w postaci komet. Co ciekawe, ilość tych uszkodzonych fragmentów DNA była większa niż po podaniu LSD jednorazowo i wielokrotnie i większa niż po podaniu MDMA, czyli ekstazy. A wiadomo, że MDMA jest takim bardzo znaną substancją, która wywołuje stres oksydacyjny w tkance mózgowej, który prowadzi właśnie do oksydacyjnych uszkodzeń DNA, czyli do genotoksyczności. W związku z tymi wynikami w podsumowaniu można stwierdzić, że związki NBOM wywołują aktywność halucynogenną, której towarzyszy wzrost uwalniania dopaminy, serotoniny, glutaminianu w korze czołowej szczura, ale także w innych strukturach mózgu. Obserwuje się tolerancję po podaniach chronicznych w efekcie wywoływania halucynacji i również uwalniania neuroprzekaźników w korze czołowej.
Obserwuje się wpływ hamujący na lokomocję oraz zaburzenia funkcji poznawczych, jak również działanie prolękowe. Czy mają te związki potencjał uzależniający, wymaga to potwierdzenia. Potwierdzenia wymaga również ich genotoksyczność. I na koniec chciałabym tutaj dwa słowa powiedzieć, jaki może być mechanizm działania, który można wysnuć na podstawie przeprowadzonych przez nas doświadczeń. Otóż związki te wpływają przede wszystkim na komórki piramidowe w korze czołowej i aktywują pobudliwość tych komórek poprzez receptor 5HT2A lub 5HT2C. Jednakże obecność tych neuronów również, tych receptorów również na interneuronach GABA powoduje, że może układ GABAergiczny modulować funkcję komórek piramidowych. Stąd właśnie ten nieliniowy przebieg działania NBOM-ów na neuroprzekaźnictwo czy aktywność halucynogenną. Oczywiście, ponieważ szlaki glutaminergiczne unerwiają również jądra neuronów dopaminowych czy neuronów serotoninergicznych, ale także cholinergicznych, więc wszystkie zmiany wywołane w aktywności komórek glutaminergicznych przekładają się również na neuroprzekaźnictwo w jądrach podstawy. I na zakończenie chciałabym jeszcze tutaj podkreślić takie najważniejsze cechy związków psychodelicznych. Pomimo, że psychodeliki uważane są za substancje stosunkowo bezpieczne, to jednakże nowe związki syntetyczne muszą podlegać skrupulatnej weryfikacji ze względu na ich na przykład neurotoksyczność. Badania kliniczne wskazują, że mogą mieć zastosowania w różnych chorobach psychicznych, jednakże oczywiście skuteczność ich działania musi być potwierdzona w kolejnych próbach klinicznych. No oczywiście być może, że niektóre z psychodelików, takie jak na przykład psylocybina, może znacznie poprawić jakość życia osób na przykład depresyjnych, ponieważ pozwalałaby ona na odtworzenie sieci synaptycznych w tkance mózgowej po jednej lub dwóch dawkach, gdyż efekt psylocybiny obserwuje się długi okres czasu po podaniu właśnie takim jednorazowym czy dwukrotnym, co jest absolutnie przewagą w stosunku do na przykład klasycznych leków przeciwdepresyjnych, które wymagają ciągłego podawania. Dziękuję bardzo.